Czy co jest projektem parkingu, który miał być utworzony na zapleczu pasażu handlowego na terenie boiska, gimnazjum, boiska, mówię o 23 stycznia, tak? Był tam projekt MPGN-u, aby utworzyć tam miejsca parkingowe, być może w przyszłości wykonać wspólne boisko dla drugiego LO i gimnazjum. Oba boiska są dzisiaj bardzo zaniedbane i wymagają praktycznie odbudowy, tak? Można by w ten sposób pozyskać dodatkowy teren i utworzyć te miejsca, miejsca parkingowe, jednocześnie udrożnić przejście, czyli połączenie pasażu przez ulicę Toruńską. To mówimy o tej takiej wąskiej uliczce, która doprowadza do gimnazjum. Co jest projektem parkingu na zapleczu gimnazjum? Nie wiem, to chyba nie było miasta plan, tylko MPGN-u. MPGN, z tego co pamiętam, to napotkał niestety na problemy własnościowe. Nie dogadał się z przedsiębiorstwem usług miejskich, które posiada ten mały budyneczek tam przy targowisku. To był jakby dojazd do tego parkingu. Nie, panu słowo, bo uczestniczyłem z MPGN-u. Dojazd można zrobić niekoniecznie przez teren PUM-u, a notabene ten teren PUM-u, o którym mówimy, chodzi tam o kawałek, to ja tam jest absurdalnie w ogóle, bo kawałek drogi, która jest do stacji trafo, jest przejęta przez PUM, a tak naprawdę to jest dojazd do jednostki, no, które MZK użytkuje. Więc nie, ale ten teren jest dzisiaj wystawiony na sprzedaż, to być może należałoby się nad tym zastanowić, czy nie należałoby dokonać odkupu tego fragmentu, który tak naprawdę udrożni przejazd, ułatwi wiele rzeczy. To także do tej stacji trafo, która tam jest. Pan prezydent doskonale wie chyba o czym. Panie, ja będąc w 2004 roku dokładnie, ten teren sprzedawał miasto Pumowi. Wtedy ówczesny był wtedy prezydent Andrzej Wiśniewski. Mało tego, jako prezes wtedy pisałem pisma, nie sprzedawajcie tego, bo to jest dojazd, droga strategiczna do podstacji. W razie pożaru, awarii, tramwaju po prostu nie można. Niestety wczesny prezydent podjął decyzję o sprzedaży tego. Ale to jest kawałka. Natomiast dzisiaj PUM chce za te parę metrów to horrendalne kwoty. Naprawdę nie, ale one tam wchodzą chyba w miliony złotych, jak nie. To bardzo mały kawałek. W takim razie trzeba to odkupić w innym trybie. Można w ramach dokładnie z RID-u to odkupić, tak? I wywłaszczyć, tak? Tylko że musi być jakby potrzeba tego celu publicznego i w budżecie musi mieć środki na inwestycje całej budowy drogi, tak? Więc to, szanowni państwo, mówimy o wywłaszczeniu tam 100 metrów kwadratowych czy 50 metrów kwadratowych, uzyskujemy dojazd do dużej działki, gdzie możemy zrobić drogi, właściwie tam jest droga, tak? Która w tej chwili jest rzeczywiście ogrodzona, czy jest własnością PUM-u. Więc myślę, że można pójść w tym kierunku, a co tak naprawdę ułatwi też handlowcom, którzy bardzo, bardzo narzekają, miejsca parkingowe, tak, co będzie komfortowe dla klientów tego pasażu. Tak, w wypłaszczeniach specustawa drogową, pod warunkiem, że to, co będzie zbudowane, będzie drogą publiczną. Tutaj mówimy o dojeździe do działki znowu prywatnej, patrząc z punktu widzenia ustawy samej działki prywatnej, bo ta działka jest własnością szkoły, więc jest własnością gminy. Jeżeli ale pan radny wcześniej mówił o terenie MPGN, tak, no więc on jest jakby własnością podmiotu spółki prawa. Te szkoły to jak najbardziej, no można zbudować drogę. Z czym byśmy chcieli mieć kontynuację i połączyć się z ulicą Marcinkowskiego. Jak najbardziej trzeba rozważyć tę sytuację, nie chciałbym w tej chwili rozstrzygać, czy się da, czy się nie da.